Mamy to, reprezentacja Polski jedzie na Euro 2024. Zapomnijmy już o tych eliminacjach sknoconych przez reprezentację Polski, bo jest ten wymarzony awans na Euro 2024 po brzydkim meczu z Walią, ale o walory estetyczne tutaj w ogóle nie chodziło, po rzutach karnych, po niesamowitych emocjach reprezentacja Polski awansuje na Mistrzostwa Europy, pokonując w rzutach karnych właśnie Walię. Przemek Ofiara, witam Was na już nocnym live'ie, podsumowującym mecz z Walią, ten finał barażu, ze mną na łączeniu, z Wami na łączeniu Jan Tomaszewski. Panie Janku, dobry wieczór jeszcze raz. Ależ to były emocje. Z panem Janem na razie nie mamy łączenia, zatem podyskutuję sobie z wami. Mam nadzieję, że zaraz usłyszę, czy z panem Janem łączenie będzie. Polskie piłkarskie maszyny, komentarz naszego widza. No, maszyny to nie były, no, ale wytrzymali 120 minut i, no, i te niesamowite rzuty karne w wykonaniu naszej reprezentacji. Czekam cały czas na informację, czy mamy pana Jana na łączeniu. Jeżeli mamy już? Jeszcze nie mamy pana Jana na łączeniu. Skompromitujemy się na tym Euro, top szuty Polska. Może i się skompromitujemy, może i będzie ciężko, może i będzie słabo, ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że reprezentacja Polski na te Mistrzostwa Europy awansowała. Mamy pana Jana, panie Janku. Tak, zaliczyłem falstart, mówiąc do pana. Panie Janku, dobry wieczór jeszcze raz. Jakież to były nieprawdopodobne emocje. Mecz brzydki, natomiast ważne, że jest ten awans, no bo cel uświęca środki w tym przypadku. Panie Janku, dobry wieczór jeszcze raz. Proszę o pana emocje. Oczywiście, dobry wieczór. Dlaczego? Dlatego, że nasi zawodnicy nie dali się zaskoczyć i od samego początku opanowali środek boiska. Tam Walijczycy grali po wyspiarsku, rzuty rożne, wrzuty z autu. To tylko były jakieś takie groźne sytuacje pod naszą bramką, ale było to wyjaśnione. Dlatego kluczem tutaj do gry z tyłu na zero było właśnie opanowanie środka pola. Opanowaliśmy, może troszeczkę było za mało tego. Cóż, po tych meczach okazało się, że nie mamy ani jednej dziewiątki, bo Robert Lewandowski też grał słabiutko. Piątek wszedł, Świderski grał słabo i praktycznie wszystko opierało się na naszej drugiej linii. Frankowski grał bardzo dobrze. Po prostu gra w defensywie była poustawiana. Brakowało być może jednego tego zawodnika w defensywie, bo Robert wprawdzie grał jako pomocnik, wycofany był, ale umówmy się, z pomocnikiem. I to oczywiście Robert na bramce też, bo jest wspaniałym piłkarzem, ale to będzie nie to. I tutaj nie było korzyści z niego jako z tego, jako najpierw Świderski, a później grał Piątek. A z Roberta była... trzeba tutaj przyznać, że my ani jednego strzału celnego nie odgraliśmy. Piotrowski uderzył wspaniale do grywce chyba. Fenomenalnie oddał, ale było to obok słupka. No nie było żadnego słupka. Mało taki, moim powinien być Kuba, który ma nieprawdopodobne uderzenie, no ale nie wiadomo, czy na trybunach. Na słowa uznał, że jeszcze nie wygrał nogą, a w 48 minucie, kiedy obronił strzał głową walijskiego napastnika, który zmierzał w okienko, wystawia mu najlepszą ocenę. Natomiast to, że rzut karny obronił, to dla mnie nie była żadna nowość. Po prostu przyzwyczaił nas do tego na Mistrzostwach Świata.
i w odpowiednim momencie pokazał swoją klasę. Jedną rzecz można stwierdzić na 100%. Walia nie była żadnym wielkim zespołem. Są to przeciętni zawodnicy. Jedziemy teraz na finały i jest pytanie, czy z tą drużyną możemy coś ugrać? No nie bardzo, dlatego że nie mamy, jakby tu powiedzieć, nie mamy dziewiątek, bo nie wiadomo kto gra, jak gra, bo raz gra Buksa, raz gra Piątek, Świderski, no nic nie pokazał w tych dwóch meczach. Robert Lewandowski starał się grać z tyłu, odciągać zawodników. Tam nie wchodzili ci pomocnicy, bo ich było po jednego za mało. I wydaje się, że Michał Probierz musi dokonać tutaj zmian i pocelować w dwóch, trzech. Tak jak na Mistrzostwach Europy było za Adama Nawałki, w dwóch, trzech zawodników, przepraszam, że tak powiem w cudzysłowie, takich kapust, którzy będą wchodzili i będą dawali doskonałą jakość dla naszej całej drużyny. Tak jak tutaj z Piotrowskim mamy do czynienia, z Frankowskim po prawej stronie i z Zaleskim po lewej stronie. Potrzebne właśnie dwóch, trzech zawodników takich do przodu, grających ryzykowną piłkę, tak jak gra Szymański. Pokazał również, że no moim zdaniem był lepszym dla mnie zawodnikiem, wartościowszym niż Zieliński. I takich dwóch, trzech potrzebnych jest. Nie wiem, dlaczego nie został wystawiony. To jest taka uwaga personalna. W tej dogrywce, na końcówce, dlaczego nie został wystawiony Grosicki. Grosicki, tak. Ja też uważam, że Grosicki grać powinien. No, chociaż połówkę, tak, dogrywki. To był ukłon, moim zdaniem, dla Jagiellonii Białystok, dla byłego prezesa, dla obecnego prezesa związku. No ale to, panie Janku, jeżeli tak było, to jest skandal. No to nie ma ukłonów, tylko trzeba walczyć o to, żeby mecz wygrać. Czy tak było, to nie wiem. Ale jeśli wchodzi debiutant praktycznie, bo on grał 8 lat temu w reprezentacji, jeden mecz, czy nawet pół meczu, już nie pamiętam ile, i na ławce siedzi Damian Szymański, który jako ten pomocnik, on chyba z Anglią strzelił bramkę, jak grał, jak no Grosicki, o którym mówiliśmy, że w końcówce, szczególnie na podmęczonego przeciwnika, było widać, że w dogrywce to oni już Walijczycy pływali. Nie mieli się. I tam właśnie potrzebny był taki zawodnik, a powinien zagrać za Zalewskiego w tym momencie, to znaczy za Piotrowskiego. Zalewski w miejsce Piotrowskiego, bo on się potrafi znaleźć z tą swoją szybkością. No i na lewej pomocy powinien zagrać Grosicki. No ale mówię, to już jest tajemnica Probierza. Dla mnie był to ukłon w stronę Romańczuka, ale ta gra nie polega na ukłonach. Ta gra polega na tym, żeby pokazać, kto tu rządzi. Oczywiście myśmy rządzili do pewnego momentu, a w przodzie było źle, a nawet bardzo źle. Mamy dużo komentarzy, coraz więcej osób na naszym czacie. Panie Janku, widać, że no ten mecz ogromne emocje naszych widzów wzbudza. Mateusz Ksawerów, cześć Mateuszu. Panie Janie, czy wreszcie mamy drużynę? Trudne pytanie. Nie mamy drużyny i to muszę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością za słowo. Dlaczego? Bo była to przeciętna drużyna walijska. No wiadomo, że w tej chwili jest już poza 24. Nie jest to jakiś ten, tak samo jak Gruzja wygrała z Grecją, ale Grecja ostatnio prezentuje się katastrofalnie i stąd ten awans Gruzji. Natomiast myśmy przewidywali również to, że Ukraina, która dwa mecze musiała grać, no nie u siebie, bo pierwszy mecz na wyjeździe, drugi mecz niby u siebie, ale nie u siebie, umieją grać w piłkę i wygrali. Mimo tego, że dzisiaj przegrywali 1-0 i chyba w tamtym meczu też przegrywali 1-0, ale wygrali obydwa spotkania i widać jakąś
jakby to powiedzieć, taką nadzieję. U nas tej nadziei na razie nie ma. Nie ma, bo potrzebnych jest dwóch, trzech zawodników, których wprowadzi Michał Probierz, tych młodych chłopców, nieznanych, szybkich. Przede wszystkim tutaj widać, że po Frankowskim i po Zaleckim decyduje szybkość, jak ci młodzi chłopcy. Ja się nie podejmuję tej roli, żeby wytypować, bo nie znam ich. Dysponują szybkością, to na takich zawodników trzeba liczyć. I dla mnie kluczową postacią na Mistrzostwach Europy, daj Boże, żeby to nie była jakaś kontuzja, powinien być i Piotrowski, i Moder. Ta dwójka daje gwarancję, że przeciwnicy będą się bali tych dwóch zawodników w drugiej linii. Dlaczego? Bo dysponują rewelacyjnym strzałem. I jeden, i drugi. I to nie będzie tylko wrzutki Frankowskiego czy Zalewskiego, ale również do tyłu podania i strzał, tak jak był Piotrowskiego, no minimalnie minął słupek, ale nie oddaliśmy żadnego celnego strzału, nie zagroziliśmy. Nasze dziewiątki po prostu przez dwa mecze nie zagrozili przeciwnikowi. Wawrzu 1908, witam cię bardzo serdecznie. Pokazali klasę i chwała im za to, że fizycznie i mentalnie wygrali ten awans. Zgadzam się z tym, bo no, jeżeli chodzi o same fajerwerki piłkarskie, to ich nie było. Za to fizycznie i mentalnie też podołali, no bo 120 minut i wygrane rzuty karne, no to nie jest taka prosta sprawa, nawet z Walią, która no, nie jest potentatem, natomiast nie są to też ogórki piłkarskie. Zgadza się i to, co myśmy powiedzieli, że gdyby tak zagrali z Mołdawią, z Czechami i z Albanią, to nie byłoby żadnych baraży. To, co pokazał pan na początku Grosickiego, ta przemowa Roberta Lewandowskiego, wreszcie ci chłopcy zrozumieli, że stoją na spalonej ziemi, stoją przy murze. Nie można się cofnąć. I pokazali, że jak chcą, to potrafią, tylko tu było brak tego zgrania z tymi dziewiątkami. No ale wyszliśmy dobrze. Na pewno ta drużyna, ta jedenastka wyjściowa, czy nawet piętnastka, nie daje gwarancji, że w tych mistrzostwach zaprezentujemy się dobrze, bo tam będą przeciwnicy z najwyższej światowej, nie europejskiej, ale światowej półki i trzeba będzie grać po prostu inaczej. A inaczej będzie się grało, jak będzie trzech, czterech takich kapustków, jakich miał Adam Nawałka we Francji. Trzeba ich wpuścić, muszą zagrać. Nie ma co, bo my nie jedziemy tam po to, żeby zdobyć Mistrzostwo Europy. My jedziemy tam po to, żeby wygrać eliminację do Mistrzostw Świata. I to jest nasz główny cel. I oczywiście wygrać ze Szkocją w Lidze Narodów, żeby pozostać w tej dywizji A, która, jak się okazuje, bardzo dużo daje. Panie Janku, kto bohaterem meczu według pana? Szczęsny? No przede wszystkim Szczęsny, który powtarzam, dla mnie zagrał bezbłędnie. W 48 minucie to, co obronił ten strzał w okienko, wystawia mu największą Kto nas wprowadził do finału? No umówmy się, no Wojtek, który obronił ten rzut karny, bo tu przed meczem było jedno pytanie, a może wstawić bułkę? Nie. Dlaczego? Dlatego, że ja to mówiłem, Wojtek obronił dwa rzuty karne na Mistrzostwach Świata. O tym wiedzą przede wszystkim przeciwnicy i czują trochę respekt. No i stało się, że dlaczego tamten bramkarz nic nie obronił. Bo nasi zawodnicy wykazali dojrzałość a ten nie miał takiej, to nie był jakiś taki wielki bramkarz, który złapał tam kilka rzutów karnych, a Wojtek łapał. Także dla mnie numerem jeden w tym momencie jest Wojtek. I ta drużyna, jeszcze raz podkreślam, musi pojechać na te Mistrzostwa Europy, ale już z jakimiś objawieniami, bo jeśli ich nie będzie,
A te objawienia, mówię, no, ja wiem, że jest to przykre, ale w tych dwóch meczach dziewiątki się nie spisały. No to prawda. Ja bym jeszcze, panie Janku, bardzo mocno wyróżnił po tym meczu Zalewskiego. No to jest był jedyny piłkarz, który pokazywał, że potrafi poprowadzić piłkę, potrafi przyspieszyć, potrafi zrobić kiwkę, potrafi oszukać rywala niekonwencjonalnym zagraniem. I to jest piłkarz, który naprawdę zagrażał drużynie Walijczyków. I ja miałem takie wrażenie, że jak on biegnie z piłką nożną, piłką u nogi na bramkę przeciwnika, to w oczach rywali był strach po prostu. Naturalnie, ale to ja o tym nie mówię. Również nie mówię o Frankowskim, który na początku zagrał kapitalnie 3-4, miał odbiory piłki w defensywie, później tak, ale widać szybkość. Widać szybkość i dynamikę u tych zawodników. Dla mnie Zalewski jest w tej chwili numerem jeden, jeśli Zalewski, Piotrowski, Frankowski, to są numery jeden, jak to ja mówię, w tej drużynie, które napędzają, a jeszcze jak inni dodają do siebie, od siebie ambicje, jakąś wolę walki, no to jest, no widać było, ja mówię, po Szymańskim było widać, jak on tam próbuje myrdać tych zawodników. Natomiast Piotrek Zieliński starał się wejść tam, ale generalnie za dużo podchodzi do stoperów, zabiera im piłkę i on w tym momencie rozsyła, a od rozsyłania piłek są właśnie ci stoperzy. On musi być bliżej, jak to się mówi, bliżej bramki. A tam chyba raz był, czy dwa razy podczas meczu. To jest za mało. Są pytania o Piotrowskiego. Jak ocena gry Jakuba Piotrowskiego? Troszeczkę narzekają na niego widzowie. No tak, nie miał dzisiaj ten, no... On dzisiaj grał w miarę dobrze w defensywie. Oczywiście tamten faul popełnił, ta piłka była oddana, nie wiem na jakiej zasadzie, nie wiem czy on nie widział tego zawodnika Walijskiego, oddał mu piłkę, ale poszedł do końca i akcję zlikwidował. Natomiast w przodzie pokazał, na początku chyba miał jeden strzał taki, który mógł strzelić, nie trafił w górę, ale ten drugi strzał był kapitalny. I to się właśnie liczy. Troszeczkę słabiej zagrał, mówię, w defensywie, ale jemu no to obniża to podanie piłki do przeciwnika. Ale później nadrobił tę sytuację. Ale on moim zdaniem jest zawodnikiem, który powinien być, bo wchodzi. Wchodzi i jest zagrożeniem dla bramkarza. Znów Bednarkowi się oberwie za niektóre akcje, co odstawiał. Wawrzu 1908 znów pisze. Faktycznie Bednarek taki niepewny znowu. Nie jest pewny, ale na niego była nagonka. Ja się dziwię właśnie, że nie jest sprawdzany, ale tu akurat... Nie grają, mieli wygrać, nieważne jaka gra, ważne, żeby odeszli od ściany. I odeszli. Chwała im za to, chwała Michałowi Probierzowi, ale tu Wolunkiewicz. Ja przypominam, że to był najlepszy chyba talent, jeden z najlepszych talentów w Polsce, jeśli chodzi o młodzieżówkę. Tam miał jedną taką, tutaj w Łodzi chyba miał jedno takie złe zagranie, ale generalnie potrafi grać piłkę i robi to w sposób taki, jakby to powiedzieć, techniczny. Jest niewykorzystany w tym momencie, nie gra. Kto wie, czy on nie zajmie miejsca w reprezentacji i nie będzie takim jokerem. Bo Peda wprawdzie jest to wynalazek Michała, ale Peda to jeszcze nie jest to. Wolunkiewicz moim zdaniem jest stoperem, który może grać i to właśnie w tym ustawieniu trzech obrońców.
No tak, tutaj Mateusz Sewerów o Salamonie wspomina, że wszedł za Bednarka i był solidny. Co pan powie na ten temat? Może zmiana zamiast Bednarka właśnie? Tak, ale tutaj tu trudno coś powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że wchodzą zawodnicy świeżo, z całą siłą, z pełną mocą, a tamci już oddychają rękawami. I nasi, i oni. No bo dali na tym meczu z siebie wszystko. Także trudno tutaj ocenić tych zawodników, którzy weszli w końcówce, no bo oni mieli ogromną przewagę nad pozostałymi graczami. Dlatego ja mówię, trochę tak skończyło, jak się skończyło, to już nieważne, zwycięzców się nie sądzi, ale moim zdaniem powinien być Grosicki. Tak, też tak uważam. Zresztą wydaje mi się, że Grosicki może być wściekły, tak mi się wydaje, po tym dwumeczu. Nawet boiska nie powąchał. Dlatego jeszcze raz mówię, no, dla mnie był to ukłon w stronę Jagiellonii Białystok, no ale skończyło się dobrze i nie sądźmy zwycięzców. Ale to było takie zbyt czytelne, bo ci zawodnicy, którzy grają w kadrze przez ostatnie 5-6 lat, no mogą mieć pretensje, dlaczego oni nie weszli, tylko wchodzi zawodnik, który jest powołany, no i który, przepraszam, no nie jest perspektywiczny, bo Romańczuk chyba ma już 32 lata swoje, czy 33. Tak. Bardzo ważny wpis naszego widza Miro. Witam cię serdecznie. Pisze tak, krótko i zwięźle. Ważne, że się udało. No tak, bo dyskutujemy, tu jeden lepiej, drugi gorzej, natomiast finał jest najważniejszy. Tak, finał jest najważniejszy. Tyle tylko, że finał już się skończył. O tym trzeba zapomnieć. Teraz trzeba myśleć, pierwszy mecz chyba mamy z Austriakami, tak? Drugi z Holendrami, trzeci... czy odwrotnie, pierwszy z Holendrami, drugi z Austriakami, a trzeci na pewno z Francuzami. I tutaj w tych spotkaniach, powtarzam, my nie jedziemy roli faworytów, ale musimy w tych spotkaniach... Straciliśmy chyba łączenie z Janem Tomaszewskim. Czekam tutaj na to ucho, na informację, czy uda się ponownie z panem Janem połączyć. Tymczasem zerkam na czat i na to, co do nas piszecie. Mamy łączenie? Oj, mamy dalej problem. Czekam na informację. Panie Janie Frankowski, Lewandowski, bardzo dobry występ. Tu z Robertem Lewandowskim bym się spierał. Nie był to, wydaje mi się, najlepszy występ Lewandowskiego, jaki widziałem. Ten mecz to było niezłe rollo, Kondzik. No faktycznie, działo się w obie strony mnóstwo. Michał Duryński. Co pan Janek na to mówi, że jak mówił, że jak wyjdą dwie dziesiątki, to nie mamy czego szukać? Zapytamy pana Janka o to, o te dwie dziesiątki, jak on to widzi. Uksiory, obrona dosyć stabilna. Panie Janku, tak słyszymy się już? Tak, słyszymy się. Elegancko. Pytanie do pana było. Michał Duryński, co pan Janek na to? Pan mówił, że jak wyjdą dwie dziesiątki, to nie mamy czego szukać. Widz zauważa, że wygraliśmy. Nie wyszły dwie dziesiątki. Wyszły dwie dziewiątki. Bo tutaj... Tak, dwie dziewiątki. No, źle napisał widz, tak. Bo dziesiątki były zmieniane jeden za drugiego. I właśnie ja widziałem i widzę to w dalszym ciągu, że po tych zawirowaniach z przejściem... Piotra Zielińskiego, no on powinien wchodzić w drugiej połowie, a zaczynać mecz powinien Szymański, który jest w nieprawdopodobnym gazie. Natomiast dwie dziewiątki, jeszcze raz podkreślam, te dwie dziewiątki to jest jedna za dużo, bo jednego zawodnika brakuje w tej drugiej linii. I gdyby był taki Moder w pełni sił, to na pewno byłby zdecydowanie lepszy od Świderskiego. W dwóch meczach, bo w dwóch meczach dziewiątki nie strzeliły ani jednego gola. Natomiast powracając do mojej poprzedniej myśli, która była urwana, oczywiście
My nie będziemy faworytami w Mistrzostwach Europy, ale tutaj trzeba stworzyć drużynę. I jak my zagramy z Francją, z Holandią i z Austrią, tak samo jak dzisiaj zagraliśmy z Walią, to ja będę z tego bardzo zadowolony. Bez względu na wynik. Bo mieliśmy sytuację, oni może mieli więcej sytuacji, więcej strzałów, na bramkę tam 2 czy 3 strzały mieli, ale myśmy nie pozostali dłużni. Czyli graliśmy jak równy z równym. I teraz trzeba do tego dążyć, żeby grać tak jak równy z równym. Z Holandią, z Austrią i z Francuzami. I to będzie taki kop psychiczny dla drużyny, bo oni w to uwierzyli. Oni już dzisiaj i po meczu ze Sławą Estonią, ale widać, że uwierzyli w siebie. I ten Zalewski, i ten Frankowski, i Śliż, i Piotrowicz. Piotrowski po prostu uwierzyli w siebie, ale muszą zostawić, jak to się popularnie mówi, zdrowie na boisku. I dzisiaj zostawili. Mich 33, cześć Michu, witam cię serdecznie. O praktycznie północy, 23:59. My dalej nadajemy po tym awansie reprezentacji Polski na Euro 2024. Myślę, że nasza drużyna dzisiaj długo nie uśnie. Panie Janku, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale powoli, bardzo powoli zaczyna tworzyć się zalążek drużyny narodowej. Tutaj zgodzę się, panie Janku, z naszym widzem w tym kontekście, że drużyna, która grała z Mołdawią, tego meczu z Walią by nie wygrała. Ależ naturalnie. To może nie drużyna, tylko mentalność zawodników, którzy przyjeżdżali na zgrupowanie jak na, przepraszam jeszcze raz, Karola Schlaubergera, na familiadę. No. A oni w klubach inaczej tu przyjeżdżali, o, rozerwać się. Sobie pograć. A w klubie traktowali to jako wielką... To samo ja powiedziałem do dziennikarzy przed meczem, do dziennikarzy hiszpańskich. Odpieprzcie się od Roberta Lewandowskiego, że on jest zajechany, on może kontuzję złapać. Wy się przyczepcie do Xaviego i do Barcelony. Dlaczego on tam gra wszystkie minuty, a tu nie może grać? Dla kraju, dla ojczyzny się gra najważniejszy mecz w swoim życiu. Każdy mecz jest bardzo ważny. I to właśnie udowadnia Zalewski, Frankowski i inni zawodnicy. A Robert, no, już ma swoje lata, ale widać, że jest jego przeciwnicy, tak samo jak Wojtka przy rzutach karnych, się boją, tak jego przeciwnicy się boją. I on moim zdaniem powinien jechać na mistrzostwa, powinien grać i powinien stwarzać właśnie dla tych młodych zawodników i pomocników miejsce do strzelania goli. Bo brać 4-9 to jest w każdym pierwszym i w tym meczu były 4-9. Komu to jest potrzebne? Na pewno nie klasyką piłki nożnej, bo wiadomo, że się gra od 11, przepraszam. I każdy, na każdej pozycji jest każdy zawodnik, a my gramy. To, co mówiłem przedtem. Albo 2 bramkarzami, albo 2 rozgrywającymi, albo 2 dziewiątkami. No i co te dziewiątki dzisiaj zrobiły? Nic. No nic, no nic. Panie Janku, pyta nasz widz Michał Duryński. Co pan sądzi o meczach towarzyskich w czerwcu z Ukrainą i Turcją? Czy to dobre drużyny, dobrze rywale przed Euro? Bardzo dobre. Tylko, że jeszcze raz powtarzam. Jeśli zdecydujemy się grać 1-9, to te dwie drużyny są kapitalne. Bo jest kilka teorii takich, że Włosi na przykład grali tam z juniorami i to nie z pierwszymi juniorami, włoskie drużyny klubowe, żeby wygrać 10-15-0, żeby tych sytuacji było od grona. My będziemy grali na pewno nie jakieś takie mecze o wszystko, ale będziemy system gry, który Michał obierze, czy to z jednym, czy z 2 napastnikami, ale to jest dla mnie błąd, ale będzie, bo będzie to przynajmniej jakaś stabilność. Proszę zauważyć, przed meczem żeśmy to mówili, że
po raz pierwszy od niepamiętnych czasów drugi mecz rozpoczynamy tym samym składem. I tak musi być. Na Mistrzostwa Europy, jak pojedziemy, to musi być jedenastka do wyjścia. I daj Boże, żeby było trzech, czterech zawodników, tak jak ja się przyczepiłem do tego kapustki u Adama Nawalki, że będzie czterech czy pięciu takich zawodników, którzy wejdą i stworzą nową jakość tej drużyny. A te dwa mecze są właśnie potrzebne do tego, żeby spróbować, kto na stoperze. I to nie samych stoperów, bo to jest gra obronna. To, że myśmy grali z tyłu na zero, to było widać. Bo Wojtek nie miał do przerwy żadnej sytuacji takiej, którą obronił. Dopiero w 48 minucie, bo ta bramka była ewidentnie, ten gol był ewidentnie spalony. I tak i ja mówię, jak wychodzimy, to na razie jest 0-0. I to 0-0 daje nam dogrywkę i daje nam rzuty karne, a tutaj mamy przewagę. A czy ją wykorzystamy? No dzisiaj żeśmy wykorzystali, jedziemy na... Z tym się wiążą ogromne pieniądze dla związku, co jest niebagatelne. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy mecz dla związku, dla selekcjonera, dla zawodników będzie taką grubą kreską. Kończymy z amatorszczyzną. Bierzemy się do profesjonalnej pracy i profesjonalnie może można przegrać, ale trzeba przegrać z klasą. I to każdy zrozumie. Panie Janku, moja propozycja do pana i widzów jest taka, żebyśmy, kiedy rozpocznie się konferencja prasowa Michała Probierza, podobnie jak w meczu z Estonią, ja usłyszę tutaj na ucho, że ona się zaczyna, przeniesiemy się na konferencję, posłuchamy Michała Probierza, a potem wrócimy jeszcze chwilę, pokomentujemy sobie już tak, nie przedłużając za dużo, bo mamy 5 minut po północy, no ale tę konferencję jeszcze chciałbym wspólnie z panem i widzami zobaczyć, ale póki jej jeszcze nie ma, myślę, że to tam długo potrwało, panie Janku, w szatni, że tak szybko się to wszystko nie rozpocznie, bo tam trochę było trzeba jeszcze poświętować zapewne. Ależ, panie redaktorze, i proszę państwa, była to tragedia, była to kompromitacja. Całe eliminacje, łącznie z tymi dwoma meczami z Czechami i z Mołdawią, bo wygrywamy i nie mamy. Zawodnicy wiedzieli, że są pod ogromną presją psychiczną. Zawodnicy z drugiej strony zdawali sobie sprawę, no my jesteśmy lepsi od tych wszystkich, z którymi graliśmy. Dlaczego była taka kompromitacja? Przynajmniej skompromitowali nie tylko siebie, ale i nas Polaków, tego 12 zawodnika. I tak doszli do takiego wniosku, że trzeba przynajmniej walczyć, ale to były dwa mecze, które dużo dały, ale w konsekwencji trzeba, tak jak pan Kazimierz mówił, w piłce nie ma nigdy tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. W tej chwili musimy tak jak równy z równym graliśmy z Walią, zagrać z Austrią, z Francją i z Holandią. Jeśli zagramy jak równy z równym, nawet jak przegramy, kibice będą zadowoleni, powiedzą, no dać się wszystko i to jest sport, jeden wygrywa, drugi przegrywa. A tam nie będzie żartu, bo wszyscy będą traktowali mecze poważnie, obojętne, no może trzeci mecz już może być wyjaśniony, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, ale pierwsze dwa mecze to będą na 100%, bo każdy po dwóch meczach będzie widział jakąś szansę. A dla naszej drużyny jest to, że zagramy tak jak z Walijczykami, właśnie z tymi trzema drużynami. I to jest ten step by step. Mamy tutaj komentarz od Wojtka Boguckiego. Cześć Wojtku, pisze tak. Wielki szacunek, panie Janku, za komentarz. Ja muszę też w imieniu naszych widzów, panie Janku, w środku nocy pan z nami tutaj komentuje, no ale wydarzenie tak ważne, że wszyscy czekali na to, co pan powie. Ale przecież o co chodzi? Chodzi o promocję piłki. Jutro inaczej będą, przepraszam, jak to się mówi, kibice rozmawiali. Inaczej ci młodzi chłopcy będą traktowali drużynę narodową. No proszę, wygrali to obojętne jak. Ja tylko przypomnę, przegraliśmy 5-4 chyba, jak sobie dobrze przypominam, karne z Portugalią.
a oni zdobyli Mistrzostwo Europy po tym meczu. Gdyby było odwrotnie, kto wie, z jakim medalem byśmy my wrócili. I tu jest to samo. Wygraliśmy spotkanie, bo musieliśmy wygrać. Nie było innego wyjścia. Ci chłopcy, jeśli chcieli, żeby ich szanować, musieli to wygrać. I teraz będziemy patrzyli na nich już inaczej. Właśnie to był, tak pan słusznie powiedział, bo to się liczył wynik i trzeba było wygrać. Wygrali, ale grali jak równy z równym. A teraz mają zagrać jak równy z równym te trzy mecze. Za darmo są te trzy mecze, w sensie tam nie trzeba kupować, nie trzeba sprowadzać drużyny, tylko że one same muszą grać i będą wszystkie drużyny grały na 100% swoich możliwości, bo różnie to może być można wyjść z grupy albo można nie wyjść. Ale jak my zagramy z nimi jak równy z równym, to już będzie wielki sukces Michała Probierza i polskiej drużyny narodowej. A o to właśnie chodzi. I to, co to jeszcze raz to podkreślę. Panie Czarku, Kulesza, gruba kreska. Od dzisiaj zaczynamy profesjonalną działalność. I to samo mówię do Michała Probierza. Tak, patrzę sobie na czat pod naszym wideo, które na Facebooku puściliśmy, bo na różnych platformach nas możecie oglądać. Simon Paczewski. Panie Janku, może lepiej Lewandowskiego wpuścić na przemęczonego przeciwnika. Dałby więcej drużynie w postaci bramek lub asyst. No ciekawa opinia. A naturalnie, że tak. Proszę państwa, to, że Robert jest zmęczony fizycznie, psychicznie, bo tam różnie o nim pisali, no wiadomo, że tamte były obiady u niego w domu, że Xavi odchodzi, chociaż ja nie wierzę w to jego odejście, no ale tam różnie było. I w tym momencie Robert jest, przepraszam, zajechany, ale przez Barcelonę, a nie przez drużynę narodową. Bo on w drużynie narodowej ostatni raz grał, kiedy? W zeszłym roku. A w Barcelonie Xavi wykorzystuje go od pierwszej do 90 minuty. Nie wiem, czy jakiś cel mają w tym, no bo tam zawsze jakiś jest cel. Panie Janku, widzę, że mamy już konferencję prasową. Mam nadzieję, tak, że... Bardzo proszę. Mam nadzieję, że zaraz przeniesiemy się. Proszę o informację. Idziemy na konferencję prasową. Zapraszam. Also say thank you to the Welsh team manager Jimmy Page. I think he created a good team, and obviously that was a very important game for us. So just wanted to say thanks, thank you to them as well. A na pytanie, które pan zadał, to akurat no, to dzisiaj trudno o tym mówić i na razie chcemy się skupić na tym, żeby wybrać bazę, żeby odpowiednio te wszystkie elementy, które są organizacyjne, zrobić, a później dalej będziemy myśleć, co będzie dalej. And answering your question, it's hard to answer that right now because first we'll need to choose our camp, set up the base there, and then we'll be thinking what to do next. Bartek? To telefon do bliskich, a czy ten to akurat, to są bardzo trudne mecze i to wiemy o tym, zdajemy sobie sprawę. I samo najważniejsze jest drużyna i ważne, że oni się cieszyli, a trener jest tylko od tego, żeby im pomóc. Question, yeah, I wanted to ask about our headquarters, where the team is going to be placed at the Euros, and also about your emotions after the final whistle, the end of the game. I see that you weren't so, you weren't so full of emotion, and you had a phone call. Who did you call to? Was it one of your close ones? Yes, I did. The phone call was to my closest ones, and it was a very hard game for us. But I think it's not about me. The most important. Most important is the team, and I'm happy that they were happy. A co do bazy, to akurat no, jest kwestia, że wybierali już tam i Łukasz Gawriołek, i Andrzej.
który tam razem zrobili to wszystko, ale ja akurat nie zajmowałem się tym, bo nie było to dla mnie istotne. Teraz akurat w poniedziałek, raczej już 6 chyba, czy tam z Andrzejem Zarębą właśnie i z Łukaszem Gawriłkiem mamy jechać też. Okej, coś Bartek chciałeś jeszcze dopytać, czy? A. To odpowiedział teraz. Prosimy o tłumaczenie. Yeah, regarding camps, it was me, it was Lukasz and Andrzej were dealing with that. I don't really take care of that right now. And after that, when we start in that, I'll maybe have a closer and I'll pay more attention to that. Okay, yes, please. Two questions, if I may. First of all, congratulations on your qualification. Do you have, given the way that you've gone through, do you have any sympathy for Rob Page? This is the last kick of a match. Prevented him from taking his team to Euros. And the second question is something I've asked. First, I tell the first question, okay? Jeżeli chodzi o Roberta Page'a, to akurat dopatrzę, jak Walia grała, bo obserwowałem go w meczach i rzeczywiście patrzę, jak się prezentują, że pozmieniał skład, zmienił wielu, wprowadził młodych zawodników i stworzył z tego silny zespół i to widzieliśmy dzisiaj, a akurat mieliśmy okazję porozmawiać na losowaniu i na pewno miałem nadzieję, że się spotkamy. No i cieszę się, że my wygraliśmy, a mimo wszystko to inaczej, dlatego też porozmawialiśmy bardzo długo tam o golfie i tak też akurat dlatego przy okazji też wcześniej dałem mu piłki golfowe i z logo tam Polski turnieju polonijnego i dlatego też bardzo go szanuję i tak, taki to jest sport, ktoś nas musiał przegrać. I'll ask the first question first about Robert Page. Obviously, we got quite lucky that we won the. But I've watched his squad and the game, the way he was playing before, and there were good games. He changed the squad a lot. He created a strong team, a lot of young players that he brought in, as well. And when I talked to him before at the draw. And I said to him that I was hoping that we would maybe meet the tournament, but unfortunately only one team could qualify. So I also had talked to them about golf, and I was hoping that we can meet before. We did meet, and I gave him some golf balls from the Polish tournament. And I do respect him a lot. Unfortunately only one team could go through. Okay, Przemek? No, is this your second question? Do you want second question? Yeah. Oh, okay, please. I had him send me to ask this yesterday, but were you concerned in any way about Robert Lewandowski's form for Barcelona at the moment, or does it make no difference? And now that you have qualified, if it continues, is there any concern over it, or is it a case of he's got such class that he's just going to have it? Akurat no, tu klasa jego to jest sama, takich zawodników jest mało na świecie i dzisiaj podporządkował wszystko pod zespół i pod to, żebyśmy tworzyli drużynę i na pewno z nim jeszcze można ta reprezentacja dużo osiągnąć. If we talk about him, his class is one of its kind. There is a few players like this in the world, but he did sacrifice himself to the team, so we have to just highlight that. Szymczanek? The question is, congratulating first, and what were the main tasks and strategy for that game, and were they fully 100% implemented, or was it differently? No, od samego początku akurat chcieliśmy wysoko podejść i wiedzieliśmy, że zespół Walii jest bardzo groźny, jeżeli chodzi, da się im rozpędzić i to udało nam się wyeliminować. Wiedzieliśmy, że te stałe fragmenty gry, które mają groźne, ale też zdawaliśmy sobie sprawę, że nie zdobywali tyle bramek wcześniej, tylko teraz w ostatnich meczach zdobyli bramki po stałych fragmentach gry. Dlatego też uczulaliśmy na to, wiedzieliśmy o dalekich wrzutach z autu i tutaj mieliśmy jeden problem w 45 minucie, ale był spalony i na pewno jeżeli o naszą grę chodzi, to zabrakło nam tego, żeby płynniej trochę uderzyć parę razy na bramkę i te ostatnie podanie, ale generalnie jestem zadowolony, bo to zespół naprawdę pokazał się dzisiaj z dobrej strony, gdzie skazywali nas tutaj, większość skazywała nas fachowców, jeżeli chodzi o zagranicznych i gdzieś tam ludzi, że przegramy, dlatego bardzo ważne dla nas to jest zwycięstwo.
answer is that naturally we wanted to push forward first and come a bit further up, and we knew that there's a strong team and they have a lot of speed, so we didn't want them to speed up too much at the beginning of the game. We also knew that they scored a few goals from set pieces, but they've actually not scored so many goals overall from set pieces. Just recently, they've scored some goals from set pieces. We also knew that they could maybe score and have a long throw in. So they really had a chance in the 45 minutes when they did score. However, it was an offside, so we were lucky about that. About us, about our game, we wanted to maybe provide a game that would be more smooth. And maybe also we've lost a few times when we missed the last touch before the pass. However, majority of the experts and the foreign experts were saying that we are not the favorites, and we were more likely to lose the game. So even more, we're happy that we've managed to win. Okej, okay, ale przepraszam, to już będzie ostatnie. Okej. Różne deklaracje pan składał, na przykład na wkurzeniu kiedyś o napiciu się whisky po meczu. No pytanie, w jaki sposób pan teraz będzie świętować to zwycięstwo? Nie powiem, że teraz to nie do Polski, ale w Polsce. W golfa tak. Ale nie, bo nie mogę powiedzieć, bo przejdzie kultowo znowu i to akurat tego whisky to często gdzieś się tam do mnie przypiło. Nie, akurat spokojnie, bo święta są i nawet do mamy chcę pojechać z rodziną, żeby odwiedzić ją, i akurat cieszę się, że bardzo się denerwowała i wiem, jestem po zabiegu i tym bardziej to dla niej fajne, a spędzić z nią czas i też na polską ligę, na niektóre mecze, które tam wokół Śląska się toczą, to pojadę, a później mamy właśnie ten wyjazdy dotyczące ustalenia bazy. Question was about we knew from previous press conference that you are able something to some sentences that could become quite famous, for example the one about drinking whiskey. However, you can tell us how you're going to celebrate this win. I'll play golf mostly, but seriously, I know that you know some sense I've said maybe the one about whiskey could become famous. I can't really say anything more because I'll just probably celebrate it calmly. I will Easter is approaching. I'll visit my mom. She actually went through a medical procedure recently, so I want to spend, and she was quite nervous actually through the game as well, so I want to spend some more time with her, and then I'll probably watch a few Polish games from the Polish league around the Silesia area, and that'll be all. Ale cygaro zapalę też. But I will smoke a cigar as well. Biorąc pod uwagę, że Sebastian Szymański i Krzysztof Piątek pojawili się przecież w roli zmienników, czy to było od początku planowane, że przy 0-0 oni się pojawią na boisku i przy ewentualnych karnych będą strzelać te jedenastki, czy też podejmował pan po prostu decyzję na gorąco po zakończeniu gry? Obviously, congratulations, but can you tell us what was the key to choose players that you were sending to the pitch? Because we know that the Szymański and Piątek that came to the pitch as a substitutes, and was it planned when there was still 0-0 that they will be taking penalties as well, or was it just a momentary decision? Nie, tu akurat no, zmiany były meczowe i to akurat zrobiliśmy w meczu, a karne dopiero ustaliśmy po i strategię przyjęliśmy jakąś tam w ustalaniu, kto jak, który uderza rzuty karne, ale to też z zawodnikami rozmawialiśmy, bo to trudno jest też tak po piłkarskiemu na konia któregoś zawodnika włożyć, że będzie strzelał. Na pewno musieliśmy jednego zawodnika odsunąć, no to jest Taras Romańczuk, który nie strzelałby ze względu na czerwoną kartkę w ostatniej akcji zespołu z Walii i tutaj pod tym kątem tak to było rozwiązane i przygotowaliśmy to już po samej dogrywce. No, the changes were made because how the game has developed and there was no strategy around it, but I've also speak to the players beforehand, and I didn't want to pick those players that, you know, that would put them on the spot unnecessarily.
We only knew that Taras Romanczyk would not be taking a penalty because of the last action of the game when there was a red card on the Welsh player. So, and we also spoke to the players who's going to be taking penalties right after the extra time. Ok, to było ostatnie pytanie. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w konferencji prasowej. Tak, dziękuję. Do zobaczenia w Polsce. Dobrej nocy. To była konferencja selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. Panie Janku, trudno było wyczytać, jakie są pytania, bo tak średnio było te pytania słychać. Natomiast odpowiedzi Michała Probierza trochę lepiej. Cygaro wypali Michał Probierz, świętując to zwycięstwo. Ale miałem takie wrażenie, że zmęczony mocno, taki wyczerpany tym meczem Michał Probierz. No na pewno, natomiast ja, przepraszam, nie rozumiem tych dziennikarzy. Oni się pytali, czy on będzie pił whisky, co on będzie teraz robił, kto ten. Jedyne pytanie jakieś merytoryczne, które było, to czy Szymański i Piątek powinni strzelać rzuty karne, czy on tam wiedział wcześniej. Proszę Państwa, myśmy przed tym mówili, przed meczem, że były konkursy rzutów karnych, że zawodnicy strzelali i to nie strzelała Piątka, bo ta Piątka mogła wypaść z gry w trakcie meczu, tylko strzelali na 2-3 bramki wszyscy zawodnicy i po kilka strzałów oddawali. Także tutaj to jedno pytanie było sensowne, ale dla mnie nie było pytania, czy taka gra wystarczy i taka kadra wystarczy na finał Mistrzostw Europy. Ci dziennikarze o wszystkim pytali, o jakichś piłeczkach golfowych tam, bo on z tym trenerem wymienił, ludzie kochani, no co to ma wspólnego, to jaka to jest konferencja prasowa, to jest konferencja osobista, a nie prasowa. No ale jeszcze raz podkreślam, wygrał, był zdenerwowany, no ja się wcale nie dziwię, Michał, gratuluję mu, ale to co on przeżył przez te 100 ileś tam 150 minut, to tego mu nikt nie odbierze i to było widać, tylko że odpowiadał na pytania, a pytania były niezbyt mądre, jeśli chodzi o motory. Panie Janku, będziemy się zbliżać już do końca naszego programu, już pół godziny po północy, ale na koniec jeszcze chcę pana zapytać, no bo cieszymy się z tego awansu, ale to, co pan powiedział, ten mecz już był, myślimy do przodu. Czy my mamy czego szukać na tych mistrzostwach Europy? Ludzie się boją, że kibice się boją, że tam pojedziemy i 3 razy łomot dostaniemy. Możemy dostać, jeszcze raz podkreślam, wszystko zależy od tego, jak się zaprezentujemy na tle naprawdę światowej klasy przeciwników, a nie na tle Estonii, nie na tle Walii. I to, jeśli poprawimy nasz styl gry, jeśli będzie powtarzalność, że ten skład będzie stabilny, tak jak dzisiaj, ja nie mówię, że tak ma grać, ale przez te 2 mecze towarzyskie mamy próby. Będzie ten próbowany. I zobaczymy, czy wyjdą w tych 3 meczach jednakowe jedenastki, oczywiście jeśli nie będzie kontuzji, i jednakowi zawodnicy będą zmieniani. Że każdy coś do tej drużyny wniesie. Ci młodzi chłopcy. Zresztą Michał na początku powiedział, że Walijczycy mieli stary zespół, ale w tej chwili wprowadził młodych zawodników i proszę, i oni biegają, oni walczą. Tyle tylko, że jest to zespół piłkarsko jeszcze nie na światowym poziomie. A że biegają, że walczą, no to doprowadził do tego trener. I Michał moim zdaniem ma zrobić to samo. Powinien wprowadzić właśnie zawodników, on wie których. Ja mu tylko mogę powiedzieć, że muszą mieć gaz nieprawdopodobny, tak jak Frankowski czy Zalewski. No i to wszystko. I to wszystko. I oby tak było, oby to był szczęśliwy dla nas czerwiec. Ja, panie Janku, specjalnie no, nie liczę na fajerwerki. Liczę na to, żeby ci piłkarze się ogrywali, żeby wstydu nie było. Jak zagrają, tak jak pan mówi, jak zagrają z Francją, tak samo jak z Francją w Katarze na Mistrzostwach Świata, to będziemy chyba zadowoleni. No, oczywiście nie jedzie się przegrać. Wciąż. Naturalnie, bo tam nawet mógł być remis. A to, żeśmy przegrali, Boże, no ktoś musi przegrać, ktoś musi
też musi wygrać, ale musi być to sensowne. A jak zagramy trzy mecze tak jak z Argentyną, to lepiej tam, no nie no, jedziemy już, ale lepiej nie wychodzić na boisko. Po prostu step by step. W tej chwili musimy zagrać te trzy mecze tak samo jak dzisiaj graliśmy z Walią. Jak równy z równym. A wtedy ten power będzie, bo naprawdę nie chodzi tutaj o zdobycie Mistrzostwa Europy. Daj Boże, żeby tak było. Ale patrzmy na to realnie. Na Mistrza Europy nas w tej chwili jeszcze nie stać. Natomiast tworzymy drużynę na Mistrzostwa Świata i może wreszcie drużyna coś zdobędzie, a to coś to jest jeden z medali. To jest gra w półfinale. Tak jest. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Panie Janku, serdeczne dzięki, szacunek za to, że tak długo pan z nami spędził. Dobrej nocy, wszystkiego dobrego. W kontakcie jesteśmy. Dziękuję, ale to jest przyjemność być z wami właśnie po takim meczu. Ja powiedziałem, obyśmy się mile spotkali po tym meczu. I tak było. Tak jest. Trzymajcie się wszyscy i trzymajmy kciuki za drużynę narodową, która wystąpi w finałach i nie przyniesie nam wstydu. O, to i tego im życzmy. Tak jest. Dziękuję również wam. To był nocny już program Futbologia. Nocne łączenie, ale powód był jasny, powód był oczywisty. Powód był szczęśliwy. Reprezentacja Polski awansowała do finałów Euro 2024 po horrorze, po dramatycznym zwycięstwie z Walią, po rzutach karnych. Fantastyczna obrona Wojciecha Szczęsnego. Bardzo wam za dzisiaj dziękuję. Dziękuję również fantastycznej reżyserce, ekipie, która w środku nocy jest w pół do pierwszej. Tak jest. Podziękowania ogromne dla całej reżyserki. Kończymy. Kończymy dziś. Będą kolejne programy. Myślę, że w piątek tuż przed świętami się jeszcze spotkamy, podyskutujemy już na chłodno. Przed świętami tak luźniej troszkę, ale już pomyślimy sobie o Euro 2024. To tyle na dziś. Przemek Ofiara, subskrybujcie nasz kanał. Dawajcie łapki w górę. Tu jeszcze kilka łapek bardzo chętnie bym przyjął, zobaczył. Zaznaczajcie dzwoneczek, bądźcie z nami pół godziny po północy. Idziemy spać. Dobranoc. Cześć.